otwarciu wystawy poświęconej premierowi Węgier, Pal Teleki, osobowość dla nas może mało znana, ale jeżeli ktoś się interesuje historią, patriotyzmem, to myślę, że przewinęła się ta osoba w różnych publikacjach, w różnych opracowaniach i na pewno nie jest to temat obcy. Poza tym, cóż, dla historyka jest wiadome, że Węgry zawsze były krajem, który utrzymywał z nami stosunki i handlowe, i gospodarcze, również dynastyczne, już od czasów Mieszka I, więc myślę, że tutaj na powiedzenie Polak, Węgier, dwa bratanki jak najbardziej jest uzasadnione i ma odzwierciedlenie naszej historii i historii Węgier. Znajdujemy się w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie Podlaskim. Dzisiaj miało miejsce otwarcie wystawy pod tytułem Pal Teleki i Polska. Kim jest Pal Teleki i co to za wystawa? Pal Teleki był premierem Węgier i jego działania były bardzo pomocne dla Polski właśnie w okresie międzywojennym, w okresie II wojny światowej. Wspomagał Polskę w walkach z bolszewikami w 1920 roku. Zadecydował o tym, że Polsce Węgry przekazały amunicję i broń. Przyjął także uchodźców, zarówno cywilnych, jak i wojskowych na w trudnym okresie i dla takiego małego państwa jak Węgry zabezpieczenie uchodźców było naprawdę wielkim wyzwaniem. Nie bał się podjąć takiego wyzwania. Wystawa właśnie o tym mówi. Mówi o jego życiu, o jego działaniach, o jego związkach z Polską, o jego patriotyzmie też. No, Węgry zawsze były gdzieś blisko Polski od wielu, wielu wieków. W ogóle jak ta wystawa się pojawiła w Janowskim Goku? Jak to zwykle była w Janowskim Goku, wiele rzeczy jest takim przypadkiem też. Pojawił się u mnie pan Zbigniew Nieścioruk z taką propozycją, aby ta wystawa do nas zawitała. Jest ona własnością w ogóle krakowskiego oddziału IPN-u. Jeżeli mamy taką okazję, korzystamy z niej, więc tym razem wystawa nie malarska, nie fotograficzna, ale patriotyczno-historyczna i myślę, że też zainteresuje wiele osób z naszego regionu. Do kiedy będzie można oglądać tą wystawę? Wystawa będzie otwarta do 24 października w godzinach pracy placówki. Zawsze można z nami się telefonicznie skontaktować lub mailowo. Jeżeli ktoś chce przyjechać z grupą, zapraszamy. Pan jest pomysłodawcą tej wystawy. Jak to się stało? Skąd w ogóle pomysł właśnie na tą wystawę? No trochę brakowało mi tego, że w historii, czy na lekcjach historii zawsze artykułowano taki problem, że ten nas zdradził, ten nam nie pomógł, tamten gdzieś tam obiecał i na czas nie przyjechał, a osoba premiera Telekiego pokazuje, że jednak nie mieliśmy samych, że tak powiem, fałszywych przyjaciół, ale mieliśmy takich prawdziwych, dzięki którym powiedzenie Polak, Węgier, dwa bratanki idą do walki, do szklanki i tam jeszcze jest druga część, w tej chwili nie pamiętam, ale no w każdym razie jest to do odszukania. To myślę, że miło jest czasami taką postać gdzieś tam odgrzebać, jak diament gdzieś tam zakopany w popiele, że tak, żeby po prostu widzimy, że to jest coś wartego, tam wydobywamy, odkurzamy i prezentujemy jako godne, no chociażby upowszechnienia wiedzy, bo cóż, można nam się, że tak powiem, czuć dobrze, ekscytując się tym, że pomagamy Ukraińcom, ale teraz mamy jakby nawiązanie w historii, że był ktoś kiedyś, kto pomagał nam, bo większość uchodźców, ja to znam z takiego filmu Trzecia Granica, to przez terytorium Węgier, tak jakby do wolnego świata uciekało, a Węgrzy byli no, uwikłani w sojusz z Niemcami, więc ich jak gdyby no, przyporządkowanie było, byli po przeciwnej stronie barykady, ale dzięki tej wystawie, czy też no, dzięki informacjom, które możemy bez trudu w internecie odnaleźć, to Węgrzy okazywali sympatię dla Polaków nie tylko, tak jak tutaj widzimy na eksponatach, poprzez organizację
na przykład szkolnictwa dla młodzieży, czy też no, brali pod ochronę polskich konspiratorów, którzy przez terytorium Węgier no, mogli no, meldunki na przykład od rządu na zachodzie przynosić do ojczyzny, jak gdyby nie nękanie przez nikogo, to myślę, że to jest już samo to warte. Żeby... Miejmy nadzieję, że grupy szkolne na lekcje historii będą przychodzić tutaj na tą wystawę, bo warto taką osobę, że tak powiem, rozpowszechnić. No prawdopodobnie tak. No, jestem tutaj, można powiedzieć, i ta okazja niech będzie takim momentem wyrażenia podziękowania Instytutowi Pamięci Narodowej w Krakowie, który no bez zbędnej procedury jakiejś tam no wyraził gotowość wyposażenia. Powiedział tylko, żeby znalazł sposób dostarczenia tych eksponatów do nas. No i jak widać się udało, jak idea jest szczytna, to i że tak powiem niebiosa dopomagają. I znalazł się mieszkaniec Białej Podlaskiej prawdzie, ale pochodzący z tutaj z ziemi janowskiej, który bawiąc tam gdzieś tam na kimś towarzyskim, że tak powiem, wypadzie do Krakowa, przywiózł te eksponaty. Mam nadzieję, że czas ekspozycji w Janowie to nie będzie, że tak powiem, przy pustej galerii, tylko będą tutaj odwiedzać młodzi ludzie.